Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Solidarność Walcząca to jeden z fenomenów, można powiedzieć, stanu wojennego. Organizacja niepodobna zupełnie do innych. Czym się wyróżniała spośród innych organizacji działających? No, w tym przypadku ta działała w głębokim podziemiu. Przede wszystkim tą różnicą między Solidarnością Walczącą a większością ówczesnej sceny opozycyjnej w Polsce był bardzo zdecydowany radykalizm postulatów. Solidarność Walcząca już w 1982 roku ustami swojego przewodniczącego Kornela Morawieckiego deklarowała, że nie chodzi o to, żeby z władzą rozmawiać, negocjować, tylko po prostu chodzi o to, żeby tą władzę obalić. Drugą cechą charakterystyczną była niewątpliwie poważne traktowanie służby bezpieczeństwa. Starano się przestrzegać bardzo oczywiście podstawowych zasad konspiracji. Z drugiej strony dowiedzieć się jak najwięcej o działalności SB i oczywiście chociażby nasłuch częstotliwości milicyjnych czy esbeckich nie był czymś wyjątkowym w podziemiu. Wiele struktur to czyniło, ale nikt tego nie czynił tak skrupulatnie jak Solidarność Walcząca, co pozwalało na rozpracowanie także niektórych metod działania służb bezpieczeństwa, a nawet w niektórych przypadkach na dekonspirację agentury. Solidarność Walcząca jest utożsamiana z jednym nazwiskiem, przede wszystkim z nazwiskiem Kornela Morawieckiego. Jak w ogóle doszło do powstania Solidarności Walczącej? W jakich okolicznościach ona powstała? Można powiedzieć, że geneza Solidarności Walczącej sięga przełomu lat 60. i 70. Wówczas to Kornel Morawiecki zaczął tworzyć wokół siebie grono przyjaciół nastawionych negatywnie do systemu komunistycznego. Z tymi przyjaciółmi kolportował ulotki w marcu 68 i później w 69 roku po śmierci Jana Palacha, następnie po grudniu 70. To środowisko rosło i Kornel Morawiecki w 79 roku razem z tą grupą przyjaciół wszedł w orbitę działania już takiej zorganizowanej wrocławskiej opozycji, wchodząc w skład redakcji Biuletynu Dolnośląskiego, najważniejszego pisma opozycji we Wrocławiu. Później stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych działaczy Solidarności Wrocławskiej. Tutaj można powiedzieć, że budował taką legendę działacza radykalnego, między innymi fakt, że został aresztowany jako delegat na pierwszy krajowy zjazd delegatów Solidarności pomiędzy dwoma turami zjazdu. No to umacniało nie tylko we Wrocławiu, ale także w innych regionach Polski jego wizerunek działacza zdecydowanego, radykalnego, niechętnego do kompromisów z komunistami. A w jakich okolicznościach doszło do powstania samej Solidarności Walczącej? Kornel Morawiecki, który przestrzegał zresztą już wiele miesięcy przed stanem wojennym, iż może dojść do takiej sytuacji, szczęśliwie uniknął internowania 13 grudnia 1981 roku i od razu włączył się razem właśnie ze swoimi współpracownikami. Uniknął internowania, bo nie był na listach, czy uniknął? Uniknął, ponieważ nie dał się złapać, aczkolwiek tutaj niewątpliwie też miał trochę szczęścia w tej sytuacji. I to pozwoliło mu od razu, praktycznie pierwszego dnia stanu wojennego, włączyć się w budowę oporu przeciwko stanowi wojennemu. Kornel Morawiecki w pierwszych miesiącach był ważną postacią Wrocławskiego Regionalnego Komitetu Strajkowego, jednej z najsilniejszych wówczas konspiracyjnych struktur w skali kraju. Jednakże stopniowo narastał konflikt między przywódcą regionu, czyli Władysławem Frasyniukiem a Morawieckim. Wówczas również się ukrywającym jednym oczywiście z najważniejszych osób, których nie udało się internować. Frasyniuk niewątpliwie był symbolem podziemnej Solidarności. Różniła ich przede wszystkim strategia czy taktyka działania. Kornel Morawiecki był zwolennikiem sięgnięcia po bardziej radykalne metody, zrezygnowania na przykład z tego, co było bardzo bliskie Frasyniukowi, czyli organizowania strajków w zakładach pracy, uważając, że one prowadzą tylko do strat w strukturach konspiracyjnych. I ten konflikt... Dlatego, że dochodzi do dekonspiracji. Dekonspiracji, aresztowań, internowań kolejnych działaczy, rwania tej z trudem budowanej siatki
konspiracyjnej. I ten konflikt swoje apogeum miał na przełomie maja i czerwca 1982 roku, kiedy to zarówno Kornel Morawiecki, jak i grupa związanych z nim działaczy postulowała, aby także we Wrocławiu zacząć organizować manifestacje uliczne, takie jakie odbyły się w wielu miastach 1 i 3 maja, które dowiodły, że ludzie w pewnym sensie wręcz potrzebują takiego miejsca, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec generała Jaruzelskiego i jego rządów. I ten konflikt ostatecznie doprowadził do tego, że na początku czerwca zarówno sam Morawiecki, jak i wielu związanych z nim działaczy wyszło z RKS-u i utworzyło nową organizację Solidarność Walcząca. Kto wpadł na pomysł tej nazwy i kim byli ci działacze? Bo oczywiście nazwisko Morawieckiego jest nazwiskiem symbolicznym, ale ludzie z Solidarności Walczącej pozostali. Bohaterowie, nam trzeba na rzecz nazywać po imieniu, są dzisiaj troszeczkę, rzekłbym, zapomniani. Tak, rzeczywiście. Tutaj prawdopodobnie nie odtworzymy, kto ostatecznie wymyślił tą nazwę. To była pierwotnie nazwa pisma, ale już bardzo szybko, w zasadzie po pierwszym... No tak samo jak Solidarność też była nazwą pisma. Tak, mamy tutaj analogię z sierpniem 80 i pismem Solidarność wydawanym w Stoczni Gdańskiej, więc przypuszczam, że nie odtworzymy, kto konkretnie wymyślił tą nazwę, która od razu pokazywała, czym ma być to nowe pismo, a wkrótce także nowa organizacja. Wokół Kornela Morawieckiego początkowo byli skupieni przede wszystkim działacze z Wrocławia. I to zarówno były osoby, które odgrywały jeszcze przed 13 grudnia znaczącą rolę w związku, jak Andrzej Zarach, który był jednym z członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Solidarności. Były osoby mniej znane, acz zaangażowane chociażby w działalność RKS-u, jak Paweł Falicki, jak Romuald Lazarowicz. Ale były to także łączniczki Kornela Morawieckiego, którym on zaufał na tyle, że później wciągnął je jakby w szerszą działalność, nie tylko w tą funkcję łączniczek. Tutaj chociażby Maria Koziebrocka, bardzo zaufaną osobą organizującą później ukrywanie się przede wszystkim Kornela Morawieckiego, była Hanna Łukowska-Karni. Także to grono osób początkowo było stosunkowo nieliczne, jednakże stosunkowo szybko działalność organizacji rozwinęła się najpierw na Dolnym Śląsku, a już w 1982 roku zaczęły powstawać także oddziały w całym kraju, między innymi w Gdańsku. Pierwsza struktura Solidarności Walczącej już powstaje w 1982 roku i w Katowicach. A z jakich środowisk wywodzili się działacze Solidarności Walczącej? Czasami żartobliwie się mówi, że była to Solidarność Inżynierów i dzięki temu oni byli tak skuteczni na przykład w podsłuchiwaniu Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ZOMO. Rzeczywiście tak było. W kierowniczych gronach Solidarności Walczącej przeważały osoby z wykształceniem ścisłym, aczkolwiek byli to nie tylko inżynierowie, nie tylko absolwenci Politechniki, bo chociażby bardzo wielu matematyków, choć z uwagi na to, że sam Kornel Morawiecki przez pewien czas pracował w Instytucie Matematyki, także niewątpliwie to mogła być pewna przewaga w stosunku do innych struktur konspiracyjnych, gdzie domieszka humanistów była dużo, dużo większa. To przekładało się nie tylko na pewne rozwiązania techniczne. Tu warto przypomnieć, że pierwsze podziemne radio nie przemycone z Zachodu, ale po prostu skonstruowane w konspiracji. To było właśnie radio Solidarności Walczącej i później... Czy chodziło o legendarny odbiornik Albin? Nadajnik, przepraszam. Tym nadajnikom nadawano różne kryptonimy. Pierwotnie to był jeden, później właśnie inżynierowie wymyślili, że lepiej jest zbudować sieć nadajników nadających równocześnie, bo to utrudniało namierzenie, utrudniało pelengację. Ale sądzę, że to ścisłe wykształcenie sporej części działaczy Solidarności Walczącej sprzyjało właśnie tworzeniu pewnych prostych, ale dobrze działających wewnętrznych sposobów działania, procedur, które utrudniały pracę Służby Bezpieczeństwa.
A jak wspomniał pan zaraz na samym początku, pewnym rysem charakterystycznym dla Solidarności Walczącej było to, że nie tylko była ona w jakimś sensie inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, ale że działacze Solidarności Walczącej sami inwigilowali Służbę Bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, oprócz oczywiście nasłuchu, który też jest bardzo interesujący? Nasłuch był jednak podstawą, tak? Takie bardzo nużące spisywanie po prostu w całości, niezależnie od tego, czy osoba nasłuchująca rozumiała, co jest przekazywane w eterze, czy nie, spisywanie czasem na bardzo wielu stronach w ciągu jednego dnia wszystkich haseł, kryptonimów, które pojawiały się w eterze, to był jeden z ważnych kluczy. Później szukano pewnych prawidłowości, starano się wychwycić, co mogą znaczyć poszczególne oznaczenia kodowe. Czyli należy rozumieć, że funkcjonariusze posługiwali się pewnego rodzaju szyfrem. Tak, funkcjonariusze mieli dla utrudnienia, bo bardzo szybko zorientowali się, że mogą być nasłuchiwani, więc nie puszczano w eter żadnych komunikatów otwartym tekstem. Były pewne tabele kodowe, które były wyposażone w komórki Służby Bezpieczeństwa. No i jakby cały wysiłek był skoncentrowany na tym, aby zrozumieć znaczenie poszczególnych słów. Ale oczywiście to nie było wszystko. To było także chociażby kontrobserwacja, czyli kiedy organizowano jakieś spotkanie, kiedy chociażby przyjeżdżali łącznicy z innych miast do Wrocławia, budowano czasem nawet kilkunastoosobowe grupy obserwacyjne, które miały zobaczyć, czy dana osoba nie ciągnie za sobą przysłowiowego ogona. Starano się rozgryźć, w jaki sposób z kolei Służba Bezpieczeństwa prowadzi obserwacje. Wyciągano z tego wnioski i szkolono działaczy, jak uniknąć, albo przynajmniej jak zorientować się, że jest się obserwowany. A Solidarność Walcząca sięgała po dość radykalne metody walki, no, oprócz tych starć ulicznych, jakie miały miejsce we Wrocławiu, czy to przed siedzibą regionu, czy na Świdnickiej, a dopuszczano się aktów również dość brutalnych represji wobec funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jakie były takie najbardziej znane zamachy, tak to nazwijmy? Myślę, że to może nie były zamachy, ale to były pewne akcje, które miały pokazać determinację podziemia, determinację Solidarności Walczącej. Myślę, że taki najważniejszy też z psychologicznego punktu widzenia pewnej rozgrywki między konspiratorami a funkcjonariuszami SB to było spalenie domku letniskowego jednego z wysokich rangą działaczy wrocławskiej, funkcjonariuszy wrocławskiej SB. Po to tym, był jak zastępca szefa SB. Tak jest, którego jakby chciano w ten sposób ostrzec, że dalsze działania typu porywanie działaczy Solidarności Walczącej, to było bezpośrednio po porwaniu Anny Morawieckiej, córki Kornela Morawieckiego, spotkają się z zdecydowaną reakcją ze strony Solidarności Walczącej. Były też rozważane oczywiście inne radykalne akcje, ale też może trochę wbrew temu stereotypowi, chociażby w 1982 roku nie wykorzystano ostatecznie zgromadzonych materiałów wybuchowych. No tutaj zastanawiano się nad jakąś reakcją na masakrę demonstrantów w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku. Jedną z takich głośniejszych akcji była także eksplozja bomby pod Komitetem Miejskim PZPR w Gdyni, która też miała pokazać, to już była druga połowa lat 80., rok 1988, pokazać siłę, determinację i gotowość podziemia do bardziej radykalnych działań. A jeżeli chodzi o Służbę Bezpieczeństwa, to czy Solidarności Walczącej udało się jakoś przeniknąć Służbę Bezpieczeństwa, bo we Wrocławiu działała tak zwana grupa Harłukowicza, funkcjonariuszy, którzy w jakiś sposób pomagali podziemiu. Tylko że większość tych funkcjonariuszy już w 1983 roku znalazła się poza resortem spraw wewnętrznych. Wówczas zorientowano się w kierownictwie wrocławskiej SB, że istnieją jacyś funkcjonariusze, którzy współpracują z opozycją, przekazują informacje i wiele osób zostało zwolnionych ze służby, w tym także prawdopodobnie takich, które takich kontaktów realnie nie miały. Solidarność Walcząca miała co najmniej jednego funkcjonariusza w późniejszym
okresie. Do dziś nie znamy jego nazwiska, wiemy tylko, że nosił pseudonim Wiesia z punktu widzenia Solidarności Walczącej i przekazywał informacje nie tylko o konkretnych działaniach, ale także przede wszystkim o właśnie sposobach, mechanizmach działania Służby Bezpieczeństwa. Też warto wspomnieć, że dość systematycznie Solidarność Walcząca, przynajmniej we Wrocławiu, starała się fotografować osoby wchodzące i wychodzące do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, gdzie, jak wiadomo, mieściła się również Służba Bezpieczeństwa. I w ten sposób też zdołano ustalić, nawet jeśli niedokładne personalia, to przynajmniej wizerunek niektórych funkcjonariuszy SB, właśnie po to, żeby działacze organizacji mogli zapamiętywać te twarze i później unikać chociażby obserwacji przez te osoby. A Wrocław oczywiście jest miejscem symbolicznym dla Solidarności Walczącej, ale gdzie powstały jeszcze te najsilniejsze ośrodki tej organizacji? Niewątpliwie najsilniejsze były ośrodki w Gdańsku, w którym od połowy lat 80. kierowali Ewa Kubosiewicz i Andrzej Kołodziej. Poznaniu. Tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć Macieja Frankiewicza. I w Katowicach początkowo kierowany był oddział Solidarności Walczącej przez Sławomira Bukejskiego, później przez Jadwigę Chmielowską. Która zresztą, o czym zapewne będziemy jeszcze dzisiaj mówić, z czasem stanęła na czele całej organizacji. Te trzy ośrodki były najsilniejsze, trochę można powiedzieć słabsze, ale też powstałe kilka lat później. Były ośrodki, czy to w Toruniu, czy w Warszawie. Rzeszów był dość aktywnym ośrodkiem Solidarności Walczącej. Niestety, jak dzisiaj wiemy z akt przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, tam Służbie Bezpieczeństwa udało się wprowadzić dość szerokie grono tajnych współpracowników w szeregi organizacji. No właśnie, jak głęboko zinfiltrowana była poza Rzeszowem i na czym polegała też ta rzeszowska infiltracja Solidarności Walczącej? Co Służba Bezpieczeństwa wiedziała o działaczach i jak przeciwdziałała ich aktywności? Od połowy lat 80. Solidarność Walcząca stopniowo stawała się jednym z głównych celów działalności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w wymiarze ogólnopolskim. Od 86 roku to już miało charakter ściśle zorganizowany i skoordynowany. I niestety nie znamy dużej części akt, ponieważ zostały one zniszczone, zarówno akta Biura Studiów MSW w Warszawie, jak i akta Wrocławskiej Służby Bezpieczeństwa. Możemy wnioskować pośrednio, jeśli czytamy zachowane analizy Służby Bezpieczeństwa na temat organizacji, zwłaszcza na temat jej kierownictwa, to wydaje się, że ta wiedza była dość ułomna. Czasem posiadano pewną wiedzę szczegółową, no tutaj właśnie szczególnie oddział rzeszowski, jak wspomniałem. To polegało po prostu na tym, że udało się zaangażować w sumie prawie kilkunastu tajnych współpracowników w działania Solidarności Walczącej, aczkolwiek można by się zastanawiać, czy paradoksalnie dzięki temu działalność SW nie rozwinęła się szerzej, nie tylko w samym Rzeszowie, ale i w regionie, bo skoro Służba Bezpieczeństwa sądziła, że jest to pod kontrolą, to jakby pozwalała na rozwijanie organizacji, starając się, aby właśnie poprzez oddział rzeszowski zinfiltrować kierownictwo SW we Wrocławiu. To się na pewno nie powiodło. Jednak Kornel Morawiecki ostatecznie został schwytany przez Służbę Bezpieczeństwa tuż przed upadkiem komunizmu i wydalony z kraju. Jak do tego doszło? Tak, ale to nie było na skutek działalności operacyjnej sensu stricto, czyli wprowadzania tajnych współpracowników, też wprowadzania grup prowokacyjnych, bo i takie próby były, żeby tworzyć fikcyjne grupy, które by wchodziły w skład Solidarności Walczącej. To de facto stało się na skutek złamania
tych wcześniej ściśle przestrzeganych reguł bezpieczeństwa. 9 listopada 1987 roku Kornel Morawiecki postanowił zaprzysiąc dwie oddane współpracownice, ale w spalonym mieszkaniu. Co więcej, w takim mieszkaniu, o którym wiadomo było, że było spalone, a nacisk na schwytanie Morawieckiego był tak duży, że Służba Bezpieczeństwa równocześnie obserwowała bardzo wiele miejsc we Wrocławiu. Także korzystając ze wsparcia innych komórek, bo po prostu siły wrocławskiej SB były zbyt słabe. I poprzez podsłuch zorientowano się, że Kornel Morawiecki jest w tym mieszkaniu i natychmiast sformowano grupę realizacyjną, która wkroczyła do tego mieszkania, aresztowała Kornela Morawieckiego, dziwiąc się jedynie, iż nie posiada przy sobie broni. A też warto zwrócić uwagę, że natychmiast został on helikopterem wywieziony do Warszawy. Obawiano się, oczywiście nadmiernie, bo czasem SB zdecydowanie przeceniała możliwości SW, że zostanie odbity, że jakby siły SW we Wrocławiu są tak wielkie, że mogą sobie pozwolić na taką akcję. Co się działo po zatrzymaniu Morawieckiego z organizacją? Warto wspomnieć, że wkrótce potem aresztowany został także Andrzej Kołodziej, który po Morawieckim został liderem przewodniczącym Solidarności Walczącej i obu im przygotowywano proces. Pierwotnie zamierzano ich oskarżyć o terroryzm, o przygotowanie zamachów terrorystycznych. Uznano, że bardziej kompromitującym dla liderów Solidarności Walczącej będzie ich oskarżenie po prostu o zwykłą kontrabandę, o przemyt. Tutaj Służba Bezpieczeństwa dzięki swoim działaniom operacyjnym odpowiednio wcześniej przejęła jeden z transportów skierowanych ze Szwecji dla Solidarności Walczącej, dysponowano odpowiednimi materiałami. Jednakże wiosną 1988 roku coraz wyraźniejsze było napięcie społeczne, które wkrótce dało sobie znać w postaci fali strajków. Dlatego stwierdzono, że najlepiej będzie się po prostu obu działaczy pozbyć z kraju. Tutaj przeprowadzono dość finezyjną operację. Otóż wmówiono Andrzejowi Kołodziejowi, że jest śmiertelnie chory, że musi natychmiast leczyć się za granicą. To jest dla niego jedyną szansą na przeżycie. I tym też szantażowano Kornela Morawieckiego, twierdząc, że jego upór i chęć pozostania w kraju skończy się śmiercią bliskiego współpracownika, jednocześnie przyjaciela. Ostatecznie przy mediacjach, w które zaangażował się Kościół, obaj zgodzili się pod warunkiem, że będą mogli w każdej chwili po zakończeniu leczenia Kołodzieja wrócić do kraju. Zgodzili się na opuszczenie kraju, co nastąpiło pod koniec kwietnia. I co pokazuje nasz materiał filmowy, a co się działo po wyjechaniu obu opozycjonistów, kto przejął władzę w Solidarności? Na czele Solidarności Walczącej stanęła Jadwiga Chmielowska, która kierowała tą organizacją przez blisko kolejny rok do powrotu Kornela Morawieckiego konspiracyjnego do kraju, aczkolwiek no tutaj trzeba stwierdzić, że to był czas pewnego kryzysu, zawirowania, zerwania niektórych kontaktów wewnątrz Solidarności Walczącej, bo tutaj jednak jądrem, spoiwem była ta grupa wrocławska skupiona wokół Kornela Morawieckiego. Z tego kryzysu udało się wybrnąć i w drugiej połowie roku 1988 Solidarność Walcząca odzyskała w pełni swoje zdolności, a nawet zaczęła się rozszerzać wówczas w różnych mniejszych miejscowościach, zaczynają powstawać komórki Solidarności Walczącej. A działacze Solidarności Walczącej nie odegrali dużej roli w negocjacjach, a właściwie żadnej, okrągłego stołu, bo się sprzeciwiali okrągłemu stołowi. Co się z nimi stało po okrągłym stole? Kornel Morawiecki, jak wiemy, próbował swoich sił w polityce, natomiast mu nie wyszło. A jak z pozostałymi działaczami? Można powiedzieć, że większość działaczy Solidarności Walczącej w III Rzeczpospolitej została zmarginalizowana. Takim też symbolem jest to, że bardzo wielu z nich znalazło się na migracji, ale wyjeżdżając bądź w końcówce lat 80., bądź wręcz w latach 90. I w tej nowej Polsce nie potrafili znaleźć dla siebie miejsca, ale też ta nowa Polska nie zaoferowała im jakiegoś miejsca. Sam Kornel Morawiecki wielokrotnie podejmował próby działalności politycznej, startował w wyborach prezydenckich w roku 1990. To mu się nie udało, bo w ostatniej chwili w tajemniczy sposób zaginęła znaczna część list z podpisami poparcia. Założył Partię Wolności, która startowała w kolejnych wyborach. Jednakże była to działalność bez większych sukcesów, podobnie jak później kolejne próby startu w wyborach podejmowane
w następnych latach. Niektórzy działacze Solidarności Walczącej zdołali zaistnieć także w polityce, chociażby Maciej Frankiewicz przez wiele lat był wiceprezydentem Poznania, odgrywał w tym mieście dużą rolę. Pozostali stopniowo też, można powiedzieć, wracają, chociażby Andrzej Kołodziej, który przez bardzo wiele lat był na marginesie polskiego życia publicznego, dziś aktywnie działa już nie w polityce, ale działa społecznie, przypominając historię trójmiejskiej, zwłaszcza gdyńskiej opozycji. Także niewątpliwie to jest jedno z tych środowisk, które w sposób, powiedziałbym, największy znalazło się na marginesie życia publicznego III Rzeczpospolitej. Chociaż syn Kornela Morawieckiego, Mateusz, również zaangażowany w działalność Solidarności Walczącej, akurat zrobił karierę, ale nie w polityce, tylko w bankowości, jest prezesem tak BZW. To już zawdzięcza własnym talentom, a nie działalności w konspiracji lat 80. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, w jaki sposób IPN upamiętnia, czy też prowadzi badania nad Solidarnością Walczącą. Co wiemy dzisiaj więcej o Solidarności Walczącej? W jaki sposób możemy tych bohaterów uhonorowywać? Instytut Pamięci Narodowej po wielu latach milczenia przypomniał o Solidarności Walczącej w 2007 roku, 25. rocznicę powstania organizacji. Zorganizowaliśmy wówczas dużą konferencję. Od tego czasu ukazało się kilka publikacji, zarówno wyborów dokumentów. Wkrótce, mam nadzieję, ukaże się kolejny tom poświęcony myśli politycznej Solidarności Walczącej. Ukazywały się tomy poświęcone historii SW w poszczególnych regionach, na przykład w Wielkopolsce. Organizowaliśmy wystawy, także można powiedzieć, że jest to taka nasza regularna działalność edukacyjna, ale która właśnie sprzyja temu, iż po latach zapomnienia ta organizacja dzisiaj jest już chyba powszechnie znana. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na pokaz materiału archiwalnego z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawiającego próbę powrotu Kornela Morawieckiego z zagranicy, próbę nieudaną. Kornel Morawiecki został ponownie wydalony za granicę. Serdecznie zapraszam na projekcję.
Thank you.
sprawdźcie. Thank you.